Cześć, siema, Tybie z tej strony, zapraszam Was na kolejny odcineczek z trików i ciekawostek do Wiedźmina 2. Na samym początku, jeszcze przed startem odcinka, chciałem Wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować za ponad już w tej chwili 100 pozytywnych ocen pod pierwszym odcinkiem z ciekawostek i 4000 wyświetleń. To jest coś niesamowitego. Również, no już nawet nie zdążę zrobić specjala na 100 widzów, na 100 subskrypcji, bo w tej chwili już mam ich bodajże 111, także wszystko wcisnę już po prostu do czwartego odcinka z trików i ciekawostek. Jeszcze bym Was bardzo poprosił o skomentowanie i ocenienie tego filmu, więc lecimy z koksem. I jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. Niektórzy gracze nie wiedzą, ale w pierwszym rozdziale możemy nasz znak Quen zmienić z takiego zwykłego na Quen słoneczny. Słoneczny Quen za każdym razem jak odbija obrażenia ma szansę na spowodowanie podpalenia u przeciwnika. Aby zmienić lub po prostu uaktywnić Słoneczny Quen, musimy aktywować odpowiednią kapliczkę. Znajduje się ona w tym miejscu. Na bagnach, po drodze do kapliczki zmieniającej Quen, możemy spotkać chatę bandytów. Jeden z bandytów powinien mieć klucz, a w niej mamy naprawdę sporo łupów i solidny kordelas. Za legowiskiem trolla możemy zdobyć miecz Cordelas, który jest wbity po prostu w jakiś pień jakiegoś drzewa. Jak mamy do niego dojść, wystarczy przejść przez legowisko trolla i pójść prosto. Przechodząc przez rynek Flotsam, możemy spotkać kupca imieniu Fiora Vanti. Jest on poddanym martwego już króla Demavenda i nie wie o tym, że król Demavend jest martwy. To znaczy, że musi we Flotsam przebywać naprawdę długo, ponieważ król Demavend został zamordowany prawie pół roku wcześniej. Handlarze, gdy będzie mu to na rękę, najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być wsia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Jestem poddanym króla Demavenda i powiadam ci... Demavend nie żyje. Teraz, jeśli pozwolisz, przejdźmy do interesów. Na platformie, na której możemy spotkać Cedrica, mamy też skrzynię z dwiema darmowymi pułapkami. Lubicie darmowe pieniądze? Ja też. Więc podczas wykonywania zadania Róża Pamięci, kiedy idziemy z Triss do lasu, jakkolwiek to brzmi, wystarczy, że ona sama podejdzie do elfiej ścieżki wybudowanej na środku lasu, a my sobie porobimy przez ten czas różne inne zadania, lub po prostu pobiegamy po lesie i pozabijamy potwory. Po pewnym czasie, jeżeli do niej podejdziemy, zobaczymy, że naokoło niej leży masa szczątków i nekerów i skojatel i po prostu możemy podejść i to wszystko zabrać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Triss jest po prostu tak zwanym nieśmiertelnym botem. A jak ją atakują potwory, to po prostu ona je zabija. No i tyle. Takim sposobem możemy mieć naprawdę dużo darmowego złota. Po wykonaniu obu zleceń, na Endriagi i na Nekery, otrzymamy receptę od Ludwika Mersna, wyśmienity wiedźmiński miecz stalowy. W jakiej kolejności wykonaliśmy zlecenia, to nie ma znaczenia. Jest to najlepszy miecz srebrny w tym rozdziale. Jeżeli w elfich ruinach nie zaproponujemy Triss kąpieli, otrzymamy odporność na magię w wysokości 20%.
Na miejsce pojedynku z Leto w Elfich Ruinach możemy przyjść wcześniej, nawet przed walką. Tylko zobaczcie. A uwierzcie mi, opłaca się. Jest tam całkiem sporo hajsu. Wypowiadane przez Zoltana i Elfa z Komanda Skojatel hasła Kierkegaard i Heidegger są nazwiskami dwóch filozofów. Pierwszy należy do Sorena Abbe Kierkegaarda, duńskiego filozofa żyjącego w pierwszej połowie XIX wieku. Drugie należy do Martina Heideggera, niemieckiego filozofa żyjącego na przełomie wieku XIX i XX. Ja pier... Kierkegaard! Nie zrzyj się. Czego tu szukacie? Ocef! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorveta! Po pierwszym spotkaniu z Jorvetem, na polanie w lesie, który otacza Flotsam, możemy znaleźć zwłoki pewnego człowieka lub elfa, nie wiadomo prawdy mówiąc kogo, w których możemy znaleźć miecz z Kermorem. Dowodzi to, że to mógł być wiedźmin, który próbował zabić krabopająka i niestety nie udało mu się. Podczas wykonywania zadania w szponach szaleństwa możemy znaleźć 3 dziury w teksturach, do których nie możemy spaść ani wejść. Są to po prostu 3 czarne dziury. Również podczas wykonywania tego zadania możemy znaleźć taką małą klitkę, która znajduje się za ścianą, którą możemy zburzyć znakiem Ard. Jest tam skrzynia, w której możemy znaleźć całkiem sporo, całkiem fajnych fantów. Kolejna ciekawostka dotycząca zadania w Szponach Szaleństwa. Podczas wykonywania tego zadania możemy porozmawiać z Gridleyem, który opowiada nam historię tego miejsca. Możemy tam usłyszeć, że jedyną osobą, którą wynieśli oni z pożaru, była chora psychicznie dziewczyna. Następnego dnia rano Gridley i jego kompania znaleźli swojego dowódcę, przy którym nie było mapy do skarbu, a on sam miał podrężnięte gardło. A dziewuszka zniknęła. Następnie, na samym końcu, jeżeli nie oddamy Gridleya i jego kompana duchowi, tylko zaprowadzimy do Loredo, dowiemy się, że tą dziewuszką, która ukradła mapę, jest właśnie matka Loredo. Potem w skrzynce Poczty Królewskiej w domu Bernarda Loredo lub przy samym Bernardzie możemy znaleźć list, w którym Bernard Loredo opisuje, jak jego matka, która de facto jest chora umysłowo, zdobyła majątek. Czyli dom, pieniądze i wszystko inne i nie ma pojęcia, jak ona to zrobiła. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż? Gridley, żyjesz. Co tam się... Znalazłem ducha cesarskiego. Jesteś wiedźminem, bo... To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Na bogów! Chyba nie będziesz mu pomagał! Upiór żąda waszych serc. Musisz go oszukać! Na pewno jest jak... Mógłbym wyjąć serca z ciał Neckerów. Zdjąłem klątwę, ale winni muszą zostać ukarani. Co chcesz zrobić? Zaprowadzę was do Loredo. On was osądzi. Tylko nie do niego! Nie! Nigdzie nie pójdziemy! Milcz. Stać! Kogo targasz? Zbrodniarzy. Niech Loredo ich osądzi. Zabieraj się stąd. Stróż prawa się znalazł. Goście, jak miło. Przyprowadźcie ich do mnie. Powspominamy stare, dobre czasy. Jeszcze na koniec odcinka chciałem wam wszystkim bardzo, bardzo podziękować, ponieważ ta seria na moim kanale
cieszy się bardzo, bardzo, bardzo dużą popularnością. Jest to dla mnie gigantyczny sukces, no i w sumie to tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, no i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, siema, cześć, pa, pa.